73% Polaków uważa, że rząd ale zdecydowanie bardzo źle sobie radzi, albo raczej źle z drożyzną, z inflacją. 73% to są akurat ci, co mówią, co są po tamtej stronie barykady. No ale no to większość Polski w takim razie jest... Niszczy, proszę pana. Tak myślą. Ale 73% Polaków uważa, że rząd nie radzi sobie z drożyzną. Ja uważam, że sobie bardzo dobrze radzi. Ma pani co do garka włożyć? Mam. Ma pani? Tak, proszę pani, a pani miałam zobaczy, pani 1800 zobaczy, emerytury, pani a teraz zobaczy, mam 2800. Ludzie nie mają co do gara włożyć. Ale proszę pani, proszę pana, jak to pożre? A ile węgiel pani kosztuje? 2600 zł węgiel tona kosztuje. Na co a do pani węgiel? A co pani? A pani gazem opala? Nie, ja kaloryfery mam. A no, co, to ale będziemy teraz się kłócić o to. Pan mnie się pyta, ja odpowiadam. No, ale jak pani mówi, że 73% Polaków to komuniści są? Oczywiście.